dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż. I wiecie, co pani powiedziała? Tak, mamy. Po prawej mamy wejście do pierwszej sypialni. No akurat łazienka mi się podoba. Tam nie ma dachu. Może jest jakiś zamykany dach, rozsuwany. Słuchajcie, jestem bardzo zaskoczony, bo przyjechałem do nowego, no nie wieżowca, takiego bloku, w którym można kupić, wynająć mieszkanie. I słuchajcie, właśnie wjechałem windą sam na 6. piętro, bo w recepcji zapytałem, czy mają jakieś mieszkania na sprzedaż, dwupokojowe mieszkania na sprzedaż. I wiecie, co pani powiedziała? Tak, mamy na 6. piętrze. Chce pan zobaczyć? Ja mówię, no chciałbym zobaczyć. Ja mówię, to proszę bardzo, ma pan tutaj klucze, niech pan jedzie sobie na 6. piętro. Niech sobie pan zobaczy to mieszkanie, które jest na sprzedaż. No, taki zdziwiony. Mówię, no dobra, no to okej, no nie ma sprawy. No i właśnie otwieram drzwi od mieszkania i wchodzę do mieszkania. No to czekajcie, tylko obrócę kamerę, przymknę może drzwi. Patrzcie na to. Normalnie dali mi klucze, żebym sobie sprawdził mieszkanie, no ale w sumie no co, przecież nic tu nie ukradnę, nic tu nie popsuję. Jestem właśnie w mieszkaniu dwupokojowym, w takim apartamentowcu. No i co my tu mamy po prawej? Po prawej mamy wejście do pierwszej sypialni, która jest no taka, no mała no, jak to w Tajlandii. Zwyczajny standard tajski. Mamy tutaj łóżko i praktycznie to wszystko. No może nie to wszystko, no. O, mamy tu drzwi do łazienki zapewne, jeszcze nie wiem, nie otwierałem. Mamy tu taką malutką szafeczkę na telewizor na pewno. Klimatyzacja oczywiście. No i co mamy? Mamy jeszcze szafę, taką od samej ziemi do samego sufitu. Co my tu w tej szafie byśmy ewentualnie zmieścili? No niewiele. Szafa wąska. Nie za wiele rzeczy by tutaj do niej weszło. Tutaj na dole jakieś trzy szuflady. Sprawdźmy tutaj z tej strony. No z tej strony standardowo, no jak to szafa. I teraz tak, jaki widok? Nie mamy balkonu, już tutaj widzę, przynajmniej z tej tutaj pozycji. Tutaj już jest morze, bardzo blisko. No także jakiś tam w miarę widok na morze jest. O, tutaj z prawej strony tego morza jest dużo więcej. Przed nami póki co jeszcze nic nie stoi. Trochę jest to za niskie piętro. Dobrze by było, gdybyśmy poszli na jakieś 10 chociaż, albo jeszcze wyżej. To mogłoby być lepiej. No dobra, wejdźmy może do tej łazienki. Sprawdźmy, jak wygląda łazienka. Okej, światła nie ma, prąd nie włączony. Mamy tutaj toaletę. Prysznic. Dużo miejsca akurat w prysznicu, bardzo fajnie. O, bardzo duża półka tutaj przy zlewie, która jest bardzo potrzebna. Dodatkowo tutaj jakieś dwie półeczki, tutaj szafeczka pod zlewem. Duże lustro. Takie tutaj jedno, tutaj drugie na ścianie. No akurat łazienka mi się podoba, akurat łazienka mi się podoba. Jest całkiem w porządku, wszystko pięknie, ładnie, czysto, kafeleczki takie, wszystko tak jak ma być. No nie, łazienka jest spoko, łazienkę oceniam tutaj bardzo dobrą. No nie powiem, no ta sypialnia też jest w porządku, tylko po prostu jest mała, tak? Ale na szczęście bardzo duże łóżko z bardzo dużym materacem, zapewne okej. No w Tajlandii raczej są takie troszkę bardziej twarde niż bardzo miękkie. Salonik. Jaki my tu mamy ten salonik? No salonik w sumie też jest całkiem spoko. Salonik też jest w sumie całkiem spoko. Kanapa taka mała. No widzę, że właśnie nie dałoby się za bardzo większej, no bo tutaj już są drzwi, a tam jest mini balkonik jakiś. Mamy tutaj w sumie stolik, przy którym można sobie coś zjeść. Lodówka, meble, kuchnia. Kuchnia całkiem spoko. Także tak to wygląda. Tutaj. No tutaj też oczywiście kafelki. O ja ci, ale im nawróciłem na podłogę. Ale im plan narobiłem. Nie, nie, to moje buty? Nie wiem, ale w sumie czemu miałbym mieć takie brudne buty? Nie, to chyba nie są moje buty, bo przecież tutaj ja nie chodziłem jeszcze. Dobra, już się wystraszyłem. Okej, co my tu mamy jeszcze? Co my tu mamy? Da się to otworzyć? Tutaj rozwalone, da się to jakoś wyjść? No ale już otwórzmy. No taki mini balkonik. Dwa krzesełka, stolik. O jacie, jakaś tam mała graciarnia wraz z klimatyzacjami. No i w sumie co? No fajnie, no widok na morze, ale jesteśmy zdecydowanie za nisko. Jesteśmy zdecydowanie za nisko. I dużo lepiej by było, gdybyśmy byli kilka pięter wyżej. Bo to jest chyba pierwsze piętro, na którym... Jesteśmy na 6, ale jest to pierwsze z pięter, na którym zaczynają się dwupokojowe mieszkania. I one później chyba idą do samej góry. Bo na przykład na 5 piętrze, 4 i tak dalej nie ma dwupokojowych. Tylko właśnie chyba to jest 6. Odtąd się zaczynają. Wejdźmy tutaj. O, druga sypialnia jest zdecydowanie dużo większa.
Druga sypialnia jest dużo większa i jest dużo bardziej przeszklona. No co akurat tutaj w tym przypadku nie jest za dobrze, bo akurat tutaj popołudniem cały czas będzie świecić słońce. I właśnie już teraz świeci, dlatego jest bardzo gorąco, nawet nie odsłaniam. Czyli jest bardzo duże okno, bardzo, bardzo. Przez całą tutaj ścianę jest okno i tu jeszcze okno, ale tutaj fajnie, bo tutaj nie świeci póki co. No i tam mamy jakąś taką półeczkę. W sumie nie wiem co to za, co tam można na tej półce sobie tutaj trzymać. Łóżko i tutaj taka większa przestrzeń, tak, w tym pokoju. Taki trochę jest źle jakby rozmieszczony ten pokój, jest tak do skosu jakoś. Tam skos, tu skos. I tutaj tylko znowu ta mała jedna szafka. Szafa raczej, a nie szafka. Nie za wiele by tutaj znowu weszło. No bo tak, tutaj jakoś nie za bardzo da się coś zagospodarować. Tam też za bardzo żadnej jakiejś szafy czy biurka nie da się wsadzić. No mamy tutaj dostęp do drugiej łazienki, drugiego prysznica, drugiej toalety. No łazienki są duże i akurat łazienki z tymi umywalkami, z tymi szafkami mi się podobają. No i toaleta. Także okej, okay, łazienki są całkiem spoko. Dwie łazienki, dwa pokoje i salonik. Kanapa widzę do wymiany, bo cała jakaś taka brudna, poplamiona i już zdecydowanie zużyta. A tak cała reszta nie jest w sumie zła, tylko niby dwa pokoje, ale dalej ciasno. No te pokoiki to są takie malutkie. Nie wiem, ile, jaki tu jest jeszcze metraż, bo nie zdążyłem zapytać. Zależało mi tylko na informacji dwóch pokoi. No więc jestem w tym mieszkaniu. Jest ogólnie no całkiem spoko, tylko że w tych pokojach nie da się za bardzo nic już do nich dołożyć. No i tak trochę mało właśnie tych półek, mało tych szafek. Tak jak na przykład dziecko nie miałoby gdzie powkładać swoich zabawek, pluszaków, tego wszystkiego. No gdzie tutaj? No nie ma za bardzo. No chyba, że tutaj nad łóżkiem, tam coś na półce, ale książki jakieś, kurcze, długopisy, zeszyty i te inne rzeczy, no to z tym tutaj w Tajlandii to jest naprawdę problem. Jeśli ma się dzieci i chciałoby się im zrobić jakiś fajny pokój. No standard taki jak widać. Nie najlepszy, nie najgorszy. Trzeba jeszcze tylko zapytać o cenę. Metraż, to metraż, nie wiem jaki tu jest, no 60-70 metrów na pewno. Około 70 metrów myślę, plus balkonik, więc tak mniej więcej to wygląda. Ogólnie w mieszkaniu dosyć ciepło, ale może gdyby się pootwierało okna, tutaj balkon, może byłby jakiś przewiew. Tylko tam jest tragedia, bo tam jest ogromne okno i tam od południa do wieczora świeci cały czas słońce, więc jest bardzo gorąco w tamtym pokoju. Szkoda, że nie mają tutaj teraz dostępu do mieszkań na wyższych piętrach. No nic, idę zapytać jaka jest cena i jak to tutaj wygląda. Wychodząc z mieszkania, wychodzimy na taki korytarz. Właśnie to na szóstym piętrze. Zamknę teraz tylko szybko jeszcze to mieszkanie. Zaraz wam tu pokażę korytarz. Raz, dwa, trzy. Balkon tam zamknąłem, więc raczej jest ok. Tutaj zamknąłem. No i tu jesteśmy na takim budynku. Tam u góry po prawej stronie jest basen. To nie jest jeszcze najwyższe piętro, ale akurat no, na tej stronie jest najwyższe piętro, bo tutaj z lewej strony budynek jest dużo wyższy. Tam jest dużo, dużo, dużo wyżej, jeszcze więcej pięter. I tam bym chciał pojechać zobaczyć, ale w sumie no, pewnie są już zajęte. Tutaj ten hall jest taki na dole całkiem spoko. Fontanny i tak wszystko ładnie zrobione, rybki takie duże pływają, drzewo jakieś w środku, więc to jest akurat całkiem spoko, tak miło, ładnie i przytulnie. Dosyć chłodno tu jest, bo jest właśnie, bo nie ma słońca, także jest też spoko. No i ogólnie patrzcie na to, tylko piętro, 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 piętro i mieszkania, 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 także dużo tutaj mieszkań. Ale śmieszne też jest to, że właśnie w środku jest pusto i tak od samego dołu do samej góry tu jest w ogóle powietrze. Aha, no właśnie, tutaj w ogóle nie ma dachu. Jak nie ma dachu? No nie ma dachu. I gdyby co, padał deszcz, to będzie padał tutaj do środka deszcz? No jestem zaskoczony i nie wiem w ogóle, może coś tu robią, jak jest jakaś pogoda nie taka? No dziwnie, no ale tu jest normalnie przestrzeń, tam jest normalnie niebo widać i tam nie ma dachu. Może jest jakiś zamykany dach, rozsuwany? Ja nie wiem. Zaskoczony jestem obecnie tutaj tą sytuacją.
każdym razie jadę w tej chwili na parter. Jadę zapytać o cenę, oddać klucze. No i zapytam jeszcze, czy są jakieś dostępne mieszkania na wyższych piętrach. Zaraz zobaczymy w windzie, ile tutaj jest możliwości. 14, 20. 20 pięter mamy. 20 pięter mamy, a my jesteśmy tylko na szóstym. A chcielibyśmy zobaczyć może właśnie gdzieś tu, na 18, 17, 16. Jak wygląda? Czekajcie, wkup strychnę. On tutaj w sumie też mamy. Grant. A więc dobra, idę zapytać. Ok, udało mi się pozyskać kolejne informacje. To mieszkanie dwupokojowe na szóstym piętrze to są 63 metry kwadratowe i kosztuje około 600 tysięcy złotych w przeliczeniu na złotówki. Mniej więcej, tak na szybko licząc. 63 metry i około 400 zł trzeba płacić miesięcznie, 400 zł miesięcznie za takie tutaj, no ten czynsz taki, czy nie wiem co, nawet jak się ma to swoje mieszkanie, no to wiadomo, jest basen, ktoś go musi utrzymać i tak dalej, windy, to wszystko kosztuje około 400 zł miesięcznie. Mam jeszcze dwa filmiki, które pani mi przesłała tutaj na WhatsAppie z mieszkania jednopokojowego i dwupokojowego na 16 piętrze, a jednopokojowe jest na 14 piętrze. Spróbuję je teraz tutaj wam jakoś pokazać. Nie wiem, czy mi się uda, bo mogą być w nie najlepszej jakości, ale może jak się uda, to wam teraz je pokażę. I to mieszkanie jednopokojowe ma 55 metrów i jest mniej więcej w tej samej cenie co to dwupokojowe, ale dlatego, że jest na 14 piętrze i no jest też bardzo fajne to mieszkanie. A to mieszkanie dwupokojowe na 16 piętrze to już jest około 1 000 000 złotych. 1 100 000 w przeliczeniu na polskie złotówki. Więc tak rośnie cena z każdym piętrem do góry. Ja jestem ciekaw, jak myśli na dzień dzisiejszy osoba mieszkająca w Polsce, która chciałaby tutaj przyjechać na przykład na miesiąc i wynająć takie mieszkanie za około 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Czy są takie osoby, które chciałyby tutaj przyjechać i za 2,5 tysiąca złotych wynająć sobie takie tutaj mieszkanie? Na razie nie byłem w stanie zobaczyć mieszkania tego na 16 piętrze, z tego względu, że ktoś je obecnie wynajmuje i po prostu lokator jest w środku, ale prowadza się w marcu, czyli za około miesiąc, więc jeśli tylko będzie puste i dostępne, to zdecydowanie przyjdę jeszcze raz tutaj zobaczyć to mieszkanie, wjadę jeszcze raz na to 16 piętro i porównam widoki i jak to mieszkanie wygląda na 16 piętrze, bo podobno jest dużo takim jakby lepszym stanie, dużo lepsze meble tam są, dużo lepiej jest po prostu zagospodarowane. No jestem bardzo ciekaw. Thank you.
dziękuję wszystkim za to, że zostaliście. Dziękuję za wszystkie łapki. Jeśli jeszcze ktoś nie kliknął łapki w górę, to bardzo proszę. Dziękuję za wszystkie komentarze. I jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie je w komentarzach. Możecie wpaść do nas na grupę na Telegram. I dodatkowo proszę o subskrypcję, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Pozdrawiam. Na razie. Hej, cześć. Przesyłam dużo słońca do Polski.